Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś, czego dawno tutaj nie było, czyli Kia Sorento, wersja wyposażenia L w hybrydzie, czyli 1.6 turbo, 230 koni. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Sorento, 1.6 turbo, benzyna, 180 koni plus silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 230 koni i 350 Nm momentu obrotowego. Wersja wyposażenia L z napędem na 4 koła w kolorze Platinum Graphite. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 213 900 zł brutto. I tak naprawdę już podstawowa wersja tego modelu ma wszystko, co w samochodzie być powinno. Ten samochód ma tylko więcej, czyli ma tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa. Ma system hamowania autonomicznego, ma dwupoziomowego asystenta pasa ruchu, ma czujnik martwego pola, ma aktywny tempomat, ma oświetlenie w pełni LED-owe. No i z komfortu czy z łatwości ułatwiających takich systemów ułatwiających życie mamy kamerę, czujniki przód-tył, kamerę cofania. Bo kamera 360 wchodzi w wersji Prestige Line. Aktywny tempomat. Tutaj jest radar do aktywnego tempomatu i do systemu hamowania autonomicznego. Jeśli pojawiłaby się nam informacja, że radar zablokowany, to w pierwszej kolejności właśnie tą płytkę tutaj trzeba przetrzeć, przyczyścić. Reflektory full LED. One mogą być automatyczne, ale nie są właśnie inteligentne, nie są adaptacyjne, ale świecą dobrze, bo świecą z góry. Te trzy soczewki nam to obsługują, za chwilę wam to pokażę. Znowu nie ten kluczyk, diesla otworzyłem. Tak zrobimy. Znowu nie ten kluczyk. Zamknęliśmy. Ładnie te soczewki wyglądają. Ten grill też niczego sobie. Czyli duży SUV z napędem hybrydowym. On naprawdę potrafi być ekonomiczny. Podświetlane klamki. Miękka, przyjemna w dotyku skóra. Wszystko wykończone na miękko. Tutaj taka listwa. Plastik nawiązujący do deski, pełna elektryka, blokada tylnych szyb i tylnych drzwi, szyby, centralny zamek, lusterko lewe, prawe i składanie lusterek. Plastikowe nakładki na progi, fotel kierowcy elektrycznie regulowany, przód fotela, cały fotel, kąt nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Tapicerka jest w pełni materiałowa, ale co ważne, fotel jest podgrzewany. Fajnie wyprofilowany, przyjemna w dotyku ta tapicerka. Zagłówek, czy regulowany? Tak, jest regulacja. Regulacja wysokości świateł, cyfrowe zegary, wielofunkcyjna kierownica. Kierownica oczywiście skórzana, podgrzewana. Światła auto. Łopatki do zmiany biegów. Nawigacja z dostępem do internetu. Dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele. Selektor zmiany biegów shift by wire, tryby jazdy, tryby terenowe, podgrzewana kierownica, asystencja z górki, elektryczne ręczne, duży podłokietnik, wygodny, też wykonany z miękkiej skóry, z taką nitką, fajnie to wygląda. Tu również miękko, nitka, przeszycie i to wygląda dokładnie tak samo jak z przodu. Srebrna wstawka, tu również miękko. Uchwyt na kubek, uchwyt na butelkę. Tylna kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, dwa isofiksy po bokach, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-A pod CarPlaya, wróć, nie pod CarPlaya, tylko pod ładowanie urządzeń przenośnych. Może jak otworzę drzwi z drugiej strony, będzie lepiej to widać, czy jest też gniazdo zapalniczki. Tutaj też. To był pierwszy samochód, który wprowadzał nam te gniazda w oparciach, a to jest bardzo sprytne rozwiązanie. Hybryda. Kiedyś się z tego rozwiązania śmialiśmy, że po co tyle USB-ków, ale jak ktoś się raz wybierze w podróż z dzieciakami, to zrozumie, po co tyle USB-ków. Hybryda, więc tutaj mamy akumulator 12 V. Tutaj jest
Lewarek. Po co ten lewarek? Ano po to, że tu jest koło dojazdowe. Żeby to koło opuścić, nie będę tego tutaj dzisiaj pokazywał, trzeba wyciągnąć to. I tutaj jest miejsce do opuszczenia koła. Trzeba zdjąć tą zaślepkę i kluczem do kół opuścić koło. To koło zjeżdża w takiej windzie i wymieniamy. No i wersja pięciomiejscowa, więc mamy tutaj kawał schowka, bagażnik w hybrydzie o pojemności około chyba 900 litrów, jak dobrze pamiętam. Więc jest duży, ustawny. Na wakacje bez żadnego problemu się zapakujecie, myślę. Kiedyś byłem właśnie Sorento na wakacjach z dwójką dzieci. Córka była mała, więc tak naprawdę nawet wieźliśmy ze sobą wodę butelkowaną. Bez żadnego problemu. Dużo miejsca, naprawdę dużo. Tą kanapę jeszcze można przesunąć do przodu, powiększając pojemność bagażnika. Szybki rzut jeszcze na deskę. I zaglądamy teraz na fotel pasażera. Ta klamka również podświetlana. Tutaj miękka skóra, miękkie wykończenie, ładna nitka. Naprawdę wykończenie tego auta robi na mnie duże wrażenie. Deska miękka. To jest nawiązanie do tych plastików tutaj. Ambientu nie ma. Ambient wchodzi w wersji wyższej, wersji XL. Schowek wykończony takim przyjemnym dotyku materiałem. Fotel pasażera również podgrzewany z manualną regulacją wysokości i z w pełni materiałowa tapicerka. Tutaj mamy poduszkę, która oddziela kierowcę od pasażera w razie wypadku. Kia Sorento, hybryda 1.6 turbo, 230 koni, w sumie zespół napędowy ma, bo turbo ma 180. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 213 900 zł z dopłatą za lakier metalizowany. Start, stop, kluczyk zbliżeniowy, cyfrowe zegary. Informacja z czujników, kamera, dynamiczne linie. Dwustrefowa klimatyzacja, ale w tej chwili jest funkcja driver only. Synch, czyli synchronizujemy. Podgrzewany fotel. Podgrzewana kierownica, tryby jazdy. Eco, Sport i Smart. Tryby terenowe, snow, czyli śnieg. Mud, czyli błoto i sand, czyli piasek. On w tych trybach terenowych dostosowuje moment obrotowy do aktualnych warunków, czy do trybu, który sobie włączyliśmy. Trochę ustawień komputera, tutaj dużo jest tego, ale w hybrydzie co najważniejsze, tego w dieslu nie ma z kolei, to przepływ energii, bo żeby jechać ekonomicznie hybrydą, należałoby na to patrzeć i trochę zrozumieć zasadę działania, czyli kiedy on odzyskuje energię, kiedy oddaje tą energię, kiedy... Jak dokładnie wygląda ten przepływ? Lusterko fotochromatyczne, system e-call, oświetlenie LED-owe. Można też tak te lampki włączyć. W sumie możemy jeszcze pod maskę zajrzeć. Chociaż ten napęd znamy. Tylu Kia Sorento w salonie dawno nie mieliśmy. XL-ka. L-ka w hybrydzie, L-ka w dieslu, dzisiaj XL-ka wyjechała w hybrydzie, a jutro kolejna, chyba L-ka srebrna wyjeżdża, jak się nie mylę. Więc obiecuję Wam jutro pokazać Kia Sorento w kolorze Silky Silver. Hybryda 1.6 wolno, turbo 180 koni plus silnik elektryczny, w sumie 230 koni, wygłuszenie pod maską jest. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Niech te dwie Kia Sorento sprawują się równie dobrze jak poprzednie dwie Kia Sorento i jeszcze poprzednie dwie Kia Sorento, bo to już w sumie taka tradycja. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.